Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Antek. Witam was bardzo serdecznie. Coś ty zrobił! Oplułeś się dzieciątko? Się zakrztusiłem, mogłeś powiedzieć, że zaczynasz. Słuchajcie. Witamy was serdecznie w 16 odcinku z braterskiej ruletki. Jest oczywiście, jak już słyszeliście, po kaszlnięciu, Przemuś Dżemuś. Cześć, dzień dobry. Tak, jestem również ja. I moi drodzy, dzisiaj gramy Jane Romero. Wczoraj był oczywiście mecz u Przemka. Myślę, że chcecie zobaczyć, jak nam poszło, bo meczek był ciekawy. Był, słuchajcie, jeden długi, ale był ciekawy, Przemek. Był ciekawy. Był długi. Był ciekawy. I też, słuchajcie, jestem mega teraz strasznie tutaj zakonfuzowany, co Przemek mi wybierze, bo wiecie, on ma dar do wybierania perków. Ja już sobie apteczkę, moi drodzy, wziąłem na dzień dobry, bo wiecie, ja wiem, że on nie trafił w tą moją samoopiekę. To jest więcej niż pewne. A ty masz? No, czekaj. Mam, tak, musiałem się... Tak, mam. Dobrze, mam. Myśl intensywnie o tej Więc myśli. Tak, o tym myśli. Ja mam, słuchajcie, perków 19, Przemek ma perków 22. No to lozuj mi. Ja już sobie dam ready, lozuj mi. Dobrze, pamiętaj, myśl o tej liczbie. Myślę, no. Czekaj, nie, jaka, czekaj. No parzysta czy nieparzysta? Myślę. Parzysta. Nie mów. O, czemu to powiedzieć? 2. Sra. Dalej. 6. Nie, no nie dojdziesz do tego. 12. Ale czekaj, 2, co? Jeszcze raz. 2. 2, 6. 2, czekaj, 3, 4, 5. Oho, no. O, 5. No. 14. A powiedziałeś, że 12 to była sama opieka, ty biczo. Już teraz trudno. Dobra, mam, ale powiem ci, że... Nie ma tragedii, Przemek. Nie ma. Powiedzieć 12, już tak się ucieszyłem i nagle 7. Co za... Kurde, nie wierzę. Kobieta zmienną jest. No słyszę, daj sobie tam ready. Przemku, 22 masz, tak? Tak. 8. On mnie zniszczy. 8. 1. 22. What the fuck? 17. Nie wiem, co ci wziąłem. Nie pamiętam, co brałem w poprzednim odcinku, to jest najgorsze. To jest najlepsze. Na szczęście nie wziąłeś mi tych samych perków, ale wziąłeś mi... Jeden jest spoko, a reszta... Jest spoko. Dobra, to mów, co masz. Okej. Okay. Skrytość, czyli w kutkach chodzę jak człowieczek. A, tak szybko biegniesz, dobra, super. Adrenalinka. O. Żelazna wola. Jęki to... na skutek obrażeń są ograniczone o 50%. Aha, czyli mniej krzyczysz, dobrze. Mhm. I porzucony, czyli widzę włas, jakie są ostatnie. Widzę włas, dobrze, a ja mam tak. Déjà vu na dwójeczce. O, lubię. Czyli wyzwala potencjał twojego odczytywania aury. Paranoja połączona ze strachem przed porażką sprawia, że nie popełniasz dwa razy tych samych błędów. Aury trzech generatorów znajdujących się w bliskiej odległości od siebie są ujawnione na okres 45 sekund za każdym razem, gdy rozpoczynasz mecz oraz zawsze, gdy zostanie naprawiony dowolny generator. Niezłomny na jedynce. O! Pozazdrościł. Mroczny zły. Mroczny zmysł wyzwala potencjał twojego odczytywania aury za każdym razem, gdy ukończenie zostanie naprawa generatora, dostrzegasz aurę zabójcy przez 5 sekund. Czyli on mnie też widzi, czy on mnie nie widzi? Nie. Dobra, i sprint na jedynce. Ty chyba żartujesz, ile ty masz tych perków? 10? No, dwa są fajne, dwa takie średnie. O co ci chodzi? Może jakoś tak masz dobrych tych perków sporo. Ten niezłomny tak... A, on był spoko. Ale pod niezłomnym zaraz był właśnie samopatrywanie. I jakbyś zamiast tego 6 powiedział 12, to bym miał kurde samopatrywanie. Ale spokojnie. Ludzie z live'u wiedzą, że ja teraz gram bez samoopieki, Przemek. Osyczą, kujesz? Nie. Mój stały build to jest empatia, niezłomny, DS i... nie pamiętam. Podejrzyj na postaci, którą graliśmy z chwilą na live'ie? No, czekaj, zobaczę, właśnie chcę. Ostateczny cios, empatia, życie na kredyt i niezłomność. To jest mój build. Wow. Czekaj, muszę przełączyć postać. Zmieniaj to, zmieniaj, bo... A może za ręką pogram? Tak o wykoksano, to co to za ruletka? Ej. Dobra. Om. No już masz, niech ci będzie, no. My w ogóle z Mediolanu uciekliśmy, pozderki. Tak, my słuchajcie, tutaj mamy Paris. Mhm. Madame du Paris. No, także Zarinka uważam, że ma bardzo fajny build u mnie i jest bez samoopieki, Przemek. Ja jestem z siebie dumny, że ja nie mam po raz pierwszy w życiu. Naprawdę. To lepiej, żeś miał wiele, dużo apteczek. Mam 18, 20 na nie mam. 18 zwykłych i dwie takie ekstra super chat. Ale na Zarinkę przyjdzie czas, dzisiaj rozmawiamy o Jane Romero. No ja wiem, przyjdzie taki czas. Romero nie grałem zbyt wiele, tak powiem szczerze. Mam 25 poziom bez prestiżu i ma duży tyłek. I falbanka jej się buja tutaj, proszę bardzo. Kolorowych jarmarków, ratata, ameczek.
kolorowych zegarków. Rapa, pa, 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 gamencików, kogucików, baloników. No, no właśnie tak. Słuchajcie, u nas zawsze muzycznie, jak wiecie, nic się nie zmieniło. To jest tak, stały element. I tak powiem wam, taka propos Jane Romero, że ona chyba mi się tak niespecjalnie podoba, przez tej takie małe znaczy, kształty. Ja ci powiem tak, jak wtedy wychodziły te postacie, to ja nie miałem takiej fazy, żeby sobie je ekspić, tak jak teraz to robię jakiegoś tam czasu. Że na przykład, wiesz, gram Kate, gram do oporu, nie? Gram potem Yui, gram Nancy, gram teraz Zariną, tak żeby, wiesz, no Kate ma u mnie trzeci prestiż na przykład. Zarina ma, już mogę wbić trzeci prestiż też, bo już mam 50 level na przykład, nie na drugim. Mhm. Także no takie właśnie rzeczy się u mnie teraz wydarzają ostatnimi czasy. Tak sobie wymyślił, ciekawe co jeszcze zmieni. Dlatego muszę mieć zawsze milion punktów, żeby, ja zawsze tak mam, to jest taka moja strategia. Tak, bo zawsze wszyscy się pytają, Maciek, po co ci milion punktów? Ja mówię, no bo po to, że jak sobie jadę od miliona do 500 tysięcy i potem mam jakby taką, wiesz, że gdyby jakaś postać nagle wyszła, to mam te 500 tysięcy, żeby nagle sobie ją wkoksić, nie? Wiesz, to jest taki zapas, no. Dobry zapas taki, no. A ty to jesteś łeb, masz łeb jak sklep. Luru, czuj. W ogóle pachnie mi kebabem w pokoju, ale zaraz zjem. Zaraz. Co fuj, ty? Mam generalnie spoko. Ja widzę geny. A ja jestem tym kim? Tym, on, obsession. Tym kim, obsession. Mogę być człowiekiem. Możesz być, ale znając farta nagrywającego, to za chwilę Nie denerwuj mnie, bumbelku, dobrze? Nie denerwujemy. No tak nie rozmawiamy, nie denerwujemy. Tylko jestem, wiesz, ciekawy, kto jest. Ja się patrzę na tyły. Czy ty się patrzysz na swój tył? Ja patrzę na twój tył, bo masz ogólnie dziurę pod pachą. Zostaw moją dziurę. Masz taką dużą dziurę. Dzwonek. Przyniosę ci kolbę kukurydzy. Dzwonek. Widzę. To jest po prostu... Ale halo, dwa dzwonki? To prawie jak... Nieważne. U ciebie też był dzwonek. No to jest braterska killerowa ruleta. Tylko szkoda, że mapa nie ta sama. Potem. Ja przez mroczny zmysł widzę, gdzie są geny, Przemek, i ja jestem zbawiony. Nie, to przy déjà vu. A, to przy déjà vu. No to dobra, no. Déjà vu. Perk. I tam, ważne, że widzi. Aha, on tutaj. Ej. Oh shit. Czekaj, bo tu Eliza leży. No leży i to koło mnie leży. Dobrze. Biegnę do niej, pomogę jej. Uratuję ją. Boże, on tak blisko jest. Dosyć. Trochę się boję, trochę się cykam, wiesz? O, ma Przemka. Ile was tu, halo, Dżemku? Znaczy, halo, Maciu. Halo, Dżemku. I nie mogę sam nagrywać odcinków, bo sam ze sobą rozmawiam potem. No, i potem wychodzi kabania, robię gena. Też, a sam czy sam? Sam czy sam? Sam, ten drugi sam. No. Drugi sam. A, on ma tego, Franklina, albo ktoś zgubił apteczkę. Może mieć Franklina jeszcze, no. Jesus. A, czekaj, trzeba zapytać się Elizy, bo ją uderzył. Is it right? Is it wrong? Eurovision znowu wjechało. No, to jest Eliza. No Eliza, tak, nie ma to była polskiego pochodzenia. Tak, or is it wrong? I can't go wrong. O, w sumie za tydzień miała być Eurowizja. Taka propos. Za dwa. Za tydzień? Za dwa? No, za tydzień. W sobotę u ciebie, no. A. Kurde, ale to jest straszne. I powiem ci, że nawet mieliśmy fajną piosenkę, Przemek, naprawdę. Nie wiem, czy widziałeś tą... wizualizację. Ta o wizualizacji, to było zarąbiste, ja pierwszy raz byłem dumny z tego. We happen so easy. Down the wire. Ale generalnie ten teledysk tak samo był taki bardzo mocno, tak jak teraz się dzieje na świecie, bardzo w punkt. Dlatego żałuję, że piosenka była, słuchajcie, taka bondowska, taka wiecie, taka Adele, taki Bond, taki James Bond, ale ten nie? Głos i ona ma 17 lat, po prostu tak ślicznie śpiewa. Ale myślę, że za rok będzie musiała mieć nową piosenkę, nie będzie mogła mieć tej samej. Na bank. Nie wiem, czy będzie chciała w ogóle startować jeszcze raz. No. Znaczy, z tegorocznych preselekcjach poza polską piosenką bardzo podobało mi się rosyjska. A to ja nie oglądałem, powiem ci, ja właśnie sobie zawsze robię coś takiego. Tutaj moi znajomi wiedzą, jak ja robię. Tutaj uwaga, mówię teraz do wszystkich, jak to robi Andec. Jest pierwszy półfinał we wtorek, ja sobie w telefonie zapisuję państwa, które mi się podobały. Aha. Jest drugi półfinał w czwartek, znowu sobie zapisuję państwa. I jest jakby finał w sobotę, znowu sobie zapisuję państwa. I to, co mi się podobało, to potem sobie daję na Spotify'a. I to sobie taki mój pierwszy first look, żeby właśnie sobie nie spoilerować wcześniej. Ja te piosenki jakby tak na pierwszy odsłuch jakby robię, wiesz, o co chodzi? Mhm. No. Ja generalnie zawsze co roku chcę sobie tak zrobić i co roku... Ja od zawsze robię. Jestem niecierpliwy. Ale generalnie mam też takiego nosa do piosenek, że jak coś usłyszę takiego, co mi wpada w ucho, to generalnie to wygrywa. Ja pamiętam, tutaj pozdrawiam Niedefa serdecznie z tej strony. Niedefowi się bardzo nie podobała ta piosenka,
Ja nie wiem, oni byli chyba z Norwegii albo jakiejś Skandynawii. Hello, hello, yeah, I see the spirit in the sky. Tak, to było rok temu. Tak, i ja tę piosenkę ukochałem, a oni mówili, weź za shit, coś tam, nie? I publiczność dała im 300 punktów przecież. Tak, no a ja... Hello, hello, no, hello, no, 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 ja. Hello, hello, ja. O, jest dzwonek. Hello, no, dzwonek, tak, taki zabójca. Tylko ta piosenka bardzo dobrze wypada na żywo, tak. Bo słuchając ją tak w kółko, na przykład na YouTubie, tak jak to ja lubię. Czy generalnie już potem tak, jak już odsłucham na żywo, ale na początku mnie na żywo tak, no, ja bardzo lubię. Mocno nie. Ale teraz? Hello, hello, yeah. Szkoda, że nagrywam bez kamerek, bo właśnie tańczę. No, ja właśnie tańczę. Ej, on za mną Przemek idzie, więc jest po mnie teraz w tym momencie. Sorki, ciery, sorki. A ty idziesz do mnie? Bo ja tu gena macie w końcu, masz adrenalinę? Nie wybrałeś mi. Tu jest piwnia i ja pierdzielę. A wiesz, ty jesteś tak blisko bardzo koło mnie? Świetnie. No, super. Przemek, on nie widział, że to jest piwnia. On nie widział, że to jest piwnia, rozumiesz? Może zdążę gena sklepać. No, ale wiszę, dobra. Dobrze, jesteś daleko, na szczęście. Burning an empire. Uratuję dzisiaj. Patrzę, jak wjeżdżam w ciebie teraz. O. Jak w masło. Czarna mnie ściąga. Chyba bicza cię boli. Ja muszę wyleczyć, czekaj. On nie ma Franklina, Przemek, bo walnął mnie i mi się nic nie wydarzyło złego. Aha. No dobrze, bąbelku, to tak może mi się... Może ktoś zgubił po prostu, bo już zużył. Też tak może być, nie? Może być, no dobra, ja się leczę. Ej, Maciek, czy my uciekniemy tu Get One Head znowu? Jezus, to by było piękne. A którą mam otwierać, bo ja nie wiem? Żadnej, ja szukam dopiero się. No jest, tu gdzie ja się leczę. Nie, ty się leczysz. Za moimi plecami, brama. Naprzeciwko tego wielkiego gmachu. Tu gdzie jest piwnia, ten taki ze świniami. Gmach gmuchu farmy? Zaraz koło Killershaka jest piwnia. O, znalazłem włas. Po kombajnu. Przemek, jeżeli ja tu... Aha, tu się włożyli na bramę, świetnie. Nie wiem, Maćku, ła. To ja otwieram drugą, sorry. No to otwieraj, ja cię znajdę kiedyś. Lecę drugą stronę. Którzy... O, ona już umiera, nie denerwuj się. Nie, ona była chora. Ona była chora. Ona pluła. O, ona była chora. Masz? Totem mam... Nie mam. Zostaw ten mam... totem. Nie no, halo, daj mi zrobić dobrze sobie. Przemek? Maćku, nie. Ale on ją wiesza? Tak, on ją powiesił, już ma na rączkach, na jednym barku. O, widzisz, teraz już ją puścił. Uch. No ja poczekam jeszcze chwilę. No otwórz mi to. Chcesz, żebym zaraz... Ja jestem otwarty! Nie otwieraj się tak szeroko. Otworzyłem już, gdzie ty jesteś? Tu. Chodź tu. Ja jestem w tej otwartej, dobra, chodź sobie na rabie, czy zrobimy. No, wychodzę. No to chodź, pomacham ci moją nóżką. Już pomachałem też ci nóżką. No. Zobaczymy, jak przecież miał perki w ogóle. I znowu dzwonek! Przykro. To jest dziwne. Mamy jakieś takie, słuchajcie, szczęście do tych dzwonów ostatnio. Ale znowu zwycięstwo! No udało się, słuchajcie, wyszliśmy i dostałem... Nie dostałem kropli, Przemek, nie dostałem. Żadne, ja dostałem jedną. Nie, mam zero. Maćku, coś robisz źle, proszę cię. No, coś robię źle. Dobrze, moi drodzy, usłyszymy się za chwilkę z wami w drugim second meczyku, także nie odchodzimy od teleodbiorników i zaraz się z wami słyszymy ponownie. Moi Bo drodzy, spękana obora, halo Przemek, jesteśmy, naturalnie. Bo ja myślałem, że ty poszedłeś odnieść kebaba. Nie, co? Mówię tak, mecz się zaczął, Maćka nie ma, Maciek wpierdziela kebaba. Robię gena już i jest pilarz. Ale jest ta mapa ładna. A ja robię z tym kosmitą. O, do nas przyszedł. Aha, słuchajcie, mamy w lobby Steve'a, który wygląda jak marynarz. Tak, mamy marynarza. Sailor Moon. Dąże. A, ty już, on cię już biegnie, on cię już bierze, ty. Już widzę, jak ci pazury ci latają. Przemek, co ty znowu? Maciek, bo ja mam ładne tipsy. No ja wiem. Zamalował u stóp. Zamalował. Językiem. A nie, bo potem te historie ludzie będą... Sorry. Ta, to już wiem, skąd kto to wziął. Takie Ach, tam się wie, pośmiali. Takie tam. Tanatofobia ma Przemek, więc... Podśmiechujki. Podśmiechujki. Burning an empire happens so easy. A mi teraz przyjechało do mnie to. No, dzisiaj to wjechało ładnie. We are empire. Kończę gena, znaczy kończę, jestem za połową, ale kończę. Ja słyszę serduszko, Maćku, i tak nie mogę skończyć. Ale pilarz jest, bo słyszałem, że piłuje, nie? Tak, jest Hilly Billy. O, Hilly Billy. Jak ją rozjechał? Tak w nią wjechał, że ją rozjechał. To jest jakiś ty, patrz, ty leży. To you, oglądasz you? Oglądałem, żałuję. Coś ty. Dwa od... A nie, Boże, myślałem, że mówisz o it. Że to. Nie, it tak samo super, ale ja mówię o you. It dwa to jest paranoja. You nie oglądasz na Netflixie chyba, nie? Tak. Nie oglądałem. No, Przemo poleca, generalnie... I jest na mojej liście do obejrzenia. O, no to bardzo ładnie. Jeden sezon może wlecieć nawet w jeden wieczór, więc... No ja właśnie kończę Orange is the New Black. Piero? Jestem już na siódmym sezonie, no. Siódmy jest mocno słaby.
No ale w sumie da się obejrzeć. No nie wiem, jestem na drugim odcinku, teraz będzie. Także wiesz. To nie mówię. A jak ci się podobało? Absolutnie ważne. Sam będziemy gadać o Orange, jakby to był serial, super. Jest super! No wiem, przecież śmieję się, to zarobisty serial. Co mi się podobało? Szósty sezon, jak oni tam w tym więzieniu przejęli. W Maxie? Nie, to w szu... One... Czy to w piątym było? W piątym. A dobra, już ja to oglądałem przecież 5 lat temu. W piątym przejęły wszystko. No, znaczy ja żałuję, że one już potem do tego normalnego Litchfield nie wracają, tylko tam cały czas są, nie? Mhm. To jest smutne. Generalnie też szkoda, że w ogóle Piper wzięli i wypuścili już tak w szóstym sezonie, bo tak... I nie spoileruj! W siódmym! Przepraszam, no. Ruina jest. Wiem, jaki spoiler, no! A to ty nie wiesz? No ja już, no ja widziałem, bo jestem na drugim odcinku, ale ludzie może oglądają Przemek! A to na początku odcinka napiszesz, że jest spoiler, ale... Nie, nie napiszę, napiszę Przemek spoilerowiec. O nie, to niebie znienawidzą przecież. Trudno. Ale wszyscy kochamy Przemka. Steve, poczekaj. Aha. Jest tunel, bo poszedł ze Steve'em. Wiem, dobra, aha. No dobra, chodź. Ja tego gana tu robiłem. Czekaj, nie, to rób gana, pójdę po tego, co wisi. Pewnie, punkty muszą się zgadzać. A raczej. No dobra, bo ty w sumie nie dostałeś rangi ostatnio. O, spokojem. Jak ja chciałem brzydko powiedzieć, że dobrze się ugryzłem. Miał DS-a, poczekaj. A to farfocel, teraz punktów za niego nie dostanę. Skitałem się między skrzynką a beczką. Myślisz, że nie widać twojej tłustej dupy? Tak, nie widać, nie widział mnie. Dobra, idę. O! Ale to było dobre. Dobra. Ściągnięto. No chyba jeszcze nie. No ja już tak. Już go wziąłeś, rzeczywiście. Gdzie ty żyjesz? Boże, to tak... Ale jest ruina, Przemek, więc trzeba twój totem ukochany wyczyścić. Najpierw to ja muszę życie swoje wyczyścić. Za późno. Boże. Widzisz, się nie grzmisz? Może to będzie totem. Gorzej, jak za bardzo przegrzmił. No, to jest koniec. Czasami w tych takich tutaj zaułkach są, ale nie widzę. No ja się szukam. O, a czemu nie bierzemy dżdżowniczki? No to bierz. Chodź, po dżdżowniczku, jemy. No dobra, podnosisz tam czy nie? Tak, dochodzę. Powoli dochodzę. Nie wiem, nie widziałem co się do temu. Może gdzieś mi mignął, ale nie widziałem. Maciek, on się nie leczył, czujesz to? To co? Czujesz? Co za ludzie w ogóle? To czujesz, jak Maciek wibruje. Rymuje. Ja nie rymuję, bo głoduję. O, jak walną w tą spację, aż tu jeb. Też to zabolało mnie. Mam słuchawki dobra. Takie, że nic nie słyszę z zewnątrz, a słyszałem. No ja wiem, ja ledwo do ciebie domową słyszałem. Ja go usłyszałem. No. Macie kebab się. Jaki kebab? Przecież jestem taki głodny, bym to usłyszał z 5 kilometrów. Ej, on ma barwę, Przemek. Bo centralnie wjechał przy mnie. I właśnie dostałem w cirę. To ja idę po Jannika. Może to być jakaś paleta? Paleta, proszę, paleta. A, te wszystkie poprzewalałem. Zauważyłem. Ale halo, tyle ile palet leży, tyle razy go ogłuszyłem. Czujesz to? Czujesz to? Pięknie, ale trzeba pójść po Janik. Już, Jamnik schodzi z kija. Jamnik schodzi z kija! Boże. Dzisiaj to nie wiem, co ja trzymaj brałem. Mnie. Ta parówka za bardzo mi weszła. O, to też źle zabrzmiało. Wysyłam ci gifa. Cię. Moje miny takie, no ja żartuję, takie wirtualne się ja na WhatsAppa już patrzę! Co za łeb! No, czop, strasznie, dobra. Naprawiamy generator, bo widzę, że mecz nam nie idzie. No ja właśnie też robię. Mamy 4 geny, ja jednego naprawiłem, no ale to co? Ej, a dlaczego ty nie leżysz? A ty leżałeś już? Ja? No. Nie. Jak ty się... Aha. Aha, no Maciek, ale dawno tego nie było. Spoko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Środkowym palcem. To ja. I przyjechał do mnie Przemek. On ma. Ja nie wiem skąd wiesz, że tu jestem. Skąd wiesz, że tu jestem? Kabanosa, znaczy tego kebaba ci czuję. A niech spada, to jest mój kebab. I na raz. Chyba się ktoś podzielić. Na raz byłem. No bo ci piłą wjechał. Cześć, a nie, może się nie uleczyłem, nie wiem, nieważne. Już jestem z tych emocji taki skonfundowany, słuchaj, już nie wiem co się dzieje. I tu kebaba chce jeść gryźć tam, wiecie. No. Tak dymi mu tam na twarz. Wiszę. O, pierwszy raz dopiero, dobra, wjadę zaraz w ciebie. Do ciebie, znaczy przyjdę. No czekam. Przepraszam za dzisiejsze moje. Słowotwórstwo? Ja ci wybaczam. Tak, ale widzę. Jak Agnieszka Chylińska, wybaczam ci. Wybaczam ci. O. Chcę ci tyle daj, żebyś mi miał, żebyś mi miał. Kochać tak. Cię. Ogólnie? Sercu ciernie i go z bólem czuć co aj, dnia. Ja cię spacją chciałem ściągać. Cześć, Romero. O, cześć, Piczo, to ja. Nie, on tu już patrz. Gdzie w sekundę, Tomek? No, no. Kręgosłup mnie rozjechał. Teraz mechli, że wącham. Fuj. Ja się może faktycznie leczyłem, nie wiem co ja robiłem.
Nie masz dokąd wracać. Nie wiem jak się... No powiedz, czy on idzie do mnie. Zaraz ci powiem. Nie, poszedł. Ty się leczysz? No. Tak. No i wiecie, skąd to wiesz, niby wie? Czuję twojego kebaba. A ja nie czuję tego, nie rozumiem w ogóle. Zajeżdżasz kebabem, maleńki. O, a czy to coś no przyjdzie do mnie? No jak? Ła, aż mnie zabolało w kostce. Tiruru. Ciągaj ty mnie, taczko żwiru. Czy nie jeczkasz mieczka do ciebie tam? Nie, dobra. Nie no, ja się obluję. Czemu idzie? Musi idzie ci na ratunek. Czujesz to? Czujesz to? Ja nie śmierdzę kebabem, a idę. Nie ma. Mogę cię nawet... Nie mogę. Nie, chodź. Zabolało mi serce. Don't risk. Don't touch me, tralalala. La 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 la. La la la, sia la la, sia la. Ja się leczę, ale to on tu przyjedzie zaraz, więc ja Przemek zginę, więc... Dobra, to ja idę sobie zrobić sobie narkę, biczę gdzieś tam. Ej, skończyła mi się apteczka. A gdzie jesteś, biczko? Tu gdzie on zginął jestem. O, to idę do ciebie, biczku. Przecież po ten hak, to ja tu dokładnie stoję w tym miejscu. Tak, a idę z zabójcą ogólnie, jeżeli ci to nie robi problemu. Robi. To zawróć. Ja ci zostawię ci apteczkę, chcę, mogę. Nie. Proszę zmienić dyrekcję. No go ogłuszyłem, widzisz, słyszałem, tak się robi. Bo przebiegałem koło was, bo takie yeah! Jebu dubu. O, teraz mi się nie udało, ale piło. Czekaj, może jakąś skrzynkę gdzieś znajdę, dorwę coś. Latej Maćku, szukaj sobie włazu, a ja tak, wiesz, trochę się poganiam, tak żeś ty miał. A ty już wisiałeś dwa razy? Tak, już mam śmierć. Ale generalnie idzie mi dobrze, tutaj tak patrzę przez te okna. O! Ale mów, dobra, aż mi... Znowu włosy wypadły. Znaczy Przemek, ja wiesz co, klapy żadnej nie widzę, żadnej klapencji, że nic nie jest. Może jeszcze nie ma w sumie, ale zrobiłem to dla ciebie, Maćku, możesz leżeć. Oh, you do it for me. O, jeszcze nie umieram. Sorry, bicze. No to ja po ciebie idę. Tak szybko, ja myślałem, że już mam śmierć. Nie, właśnie nie, myślę sobie, co ty... O nie, Przemek, on jest u mnie. No pewnie, jak przemówi nie, się, to przemówi. Poczekaj, ominąłem go. Zielone szafło? Zrobiłem mi jando. Na rondzie w lewo, tak, tylko naokoło i dopiero jestem, w lewo. Już jestem. Tak, widzę. O. Jaki ja mam, kurde. Ale on tu jest. No, słyszę go. Ja... Co za kurwa? Patrzcie! Jaki kupa! Uciekaj. Czułeś to? Dobra. Znaczy generalnie i tak mam śmierć. No ja też. Ja mamy bardziej. Razem, jak ty mówisz, dętkę. Znowu ogłuszy. Co za łeb? A jak potrzebowałem zrobić to, wiecie, do archiw, to się nigdy w życiu to nie udawało. A no. To wiecie, jeden mecz 15 razy, paleta łeb. Ej, dobra, bo to nie ma sensu się w ogóle już teraz genować we dwójkę. No teraz bo już jak jesteśmy, no... No, dobra, to już robię sobie na rabiczes. Weź mnie wsadź na hak i mnie zabij. Nie, może być też przynętą, pamiętaj. Możesz nie. Być przynętą. Nie, on jest za głupim czopem na to. Za głupim czopem. Ale wszelkie klapy nie widzę nigdzie. Poczekaj, i teraz słuchamy? Wszyscy, otwieramy uszy. Listen to your heart. Listen when it's calling to you. I don't know where you're going. Pusta. O ile założysz się, że mi zamknie? Dzień dobry, mam totem. Kurze. Ruinę. No pięknie. Teraz. O, ale od zamknął ci tego, władza. No tak, ja wiedziałem, że się koło niego zrespi, to jest więcej niż pewne. Bo zabolało mnie moje serduszko. Bo Maćkowi tak ciężko idzie. A ja chcę, żeby mu szło tak dobrze. On teraz jest, ja jestem, Przemek. Ty masz serca, kłamco. No jakieś tam mam, halo, czemu wszyscy mówicie, że nie mam serca? Moi znajomi też tak do mnie mówią ciągle. Ja mam serca. Przemek! Nie. Znalazłem was. O nie, o ja nie. Ja go słyszę. Schowaj się w krzaki, o. Jak to było? Czy ty to widziałeś? O, tyle wam zrobię. Przemek, jakim cudem on mnie po boku dosięgnął, nie rozumiem. Aha, to po prostu... Na hak idę. Aha, super gro. No pa 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 ra, pa 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 u u u a wa u a u a wa u o wa wa u ja o o a wa a u je i e e. Słuchajcie, tam moi drodzy, no słuchajcie, no co mam powiedzieć? Mamy nadzieję, że wam się meczyki podobały i odcinek również wam się podobał. Zobaczymy, jak on tutaj miał rangę i wszystko. Przemek, ja wam powiem, że mi się ale podobał. Słuchaj, wbiłem kroplę. Czekaj. No, wbiłem krople. Ich gratuliere zu. Danke schön. Bitte. Ich bedanke dich.
Iśbidyś. Iśbediu. 11 ranga, ale miał ba... Miał... Czekaj, ale nie miał barby. Skąd wiedział, że my jesteśmy tu? Nie rozumiem. Nie wiem. Nieważne. Moi drodzy, Lofty Kiski Bezowski, wyzwał Przemek. Ja byłem, do widzenia, pa. Ja, trzymajcie się, cześć i buziaczki do następnego. Mua, buziaczki, pa.